Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Trybuna prasowa. Dzień dobry Państwu. Godzina 10 wybiła, a więc kończymy. Dzień dobry Widzewie. Szkoda, że tak krótko można by powiedzieć. Trzeba by się zastanowić, czy czasem nie wydłużyć trochę tego programu, tak żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani, ale no na razie jest jak jest. Wybiła 10, więc zaczynamy dzisiejszą trybunę prasową, która jak zwykle pełna różnego rodzaju ciekawości, ciekawostek, interesujących elementów, które pojawiają się w przestrzeni dziennikarskiej, w artykułach prasowych, czy w internecie, czy komentarzy kibiców, i jak zwykle wybrałem dla Was to, co jest najciekawsze, a przyznam się szczerze, nie ma tego jakoś specjalnie dużo dzisiaj. Jakichś takich fajnych, konkretnych artykułów na razie brak. Mam nadzieję, że coś pojawi się może w trakcie programu, ale na razie oczywiście tam coś wybraliśmy, żeby nie było, że nic, absolutnie. Co to nie, zawsze coś tam się znajdzie, zawsze ktoś coś napisze. Dzisiaj będziemy się zajmowali kilkoma tematami, zaczynając od przewidywań dziennikarzy, jak mógłby wyglądać skład Widzewa na spotkanie z Legionowią, bo jak powiedział Andrzej Klęba, bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się to spodobało. Jesteśmy dzisiaj, mamy dzisiaj wigilię tego spotkania z Legionowią. Mówimy o tym tak jakby trochę o spotkaniu, no nie wiem, z chociażby Drbowym albo z Legią Warszawa, albo jakby to był jakiś mecz szalenie istotny z punktu widzenia kibiców Widzewa, ale on jest istotny z tego względu, że no dość już wpadek i na najwyższy czas na to, żeby zapunktować, trzeba wygrać, bo sytuacja w tabeli owszem jest korzystna, ale to głównie dzięki temu, że rywale również gubili punkty, a tak wiecznie być nie musi, więc musimy też patrzeć na siebie, zacząć samemu punktować, żeby się za chwilę nie obudzić z ręką w nocniku. Szansa jest duża, można odskoczyć od przeciwników nawet na 8 punktów od miejsca trzeciego, bo ja zawsze patrzę na to, nie patrzę na miejsce drugie, tylko na trzecie. I uważam, że jest teraz duża szansa i tym razem trzeba ją wykorzystać. A więc zajrzymy sobie właśnie do dziennikarskich artykułów traktujących o składzie Widzewa, przewidywania na jutrzejszy mecz. Natomiast zobaczymy jeszcze, co nowego powiedział, albo co więcej powiedział Bogdan Jóźwiak, bo gościł już trener Legionowi w klubowym radio na początku tygodnia. A później jeszcze kontaktował się z trenerem portal widzew.my.net. Jakieś tutaj dźwięki ze Skype'a mi przychodzą, przepraszam, zaraz je sobie tutaj wyciszymy. Więc jeżeli chodzi o Bogdana Jóźwiaka, no to pojawił się w klubowym radiu, teraz pojawił się wywiad z nim na łamach portalu widzew.my, więc o tym sobie chwilę porozmawiamy. No właśnie o tym wyścigu żółwi, ciąg dalszy, tym razem ślimaki nazwaliśmy to. Zajrzymy do wypożyczonych piłkarzy Widzewa. Ciekawostka od Ofi na temat kibiców, przepraszam, piłkarzy, którzy są kolekcjonerami trofeów. Jakich to się wyjaśni w trakcie programu, a na końcu jeszcze zajrzymy do sekcji bokserskiej tym razem, bowiem był jeden z przedstawicieli tej sekcji gościem w czwartek w klubowym radiu, więc tak to wygląda na obecną chwilę, więc pora zaczynać trybunę prasową i startujemy wobec tego, bo nie ma co przedłużać. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No miałem zacząć od tego przewidywanego składu na spotkanie z Legionowią, ale pojawił nam się breaking news, lubimy takie sytuacje. Otóż pisze portal, zaraz zobaczymy, odpalam, widzę w 24 minuty temu. Oficjalnie 19 czerwca kibice mogą wrócić na trybuny, wykrzyknik widzę w to my.net. Pisze autor Kamil, 10.03. A więc świeżutki artykuł, odpalę na telefonie, bo aplikacja mnie tutaj przekierowała. Świetne wieści dotarły do nas dziś rano. Właśnie opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które oficjalnie umożliwia powrót kibiców na trybuny 19 czerwca. Oczywiście przy zapełnieniu maksymalnie 25% pojemności stadionu. No więc teraz chciałbym zadzwonić
do Adama Kaźmierczaka i zapytać go: Panie Adamie, no i co pan na to? Bo ostatnio pan był w klubowym radiu i pan mówi, że pan nic na ten temat nie wie, że nie wiadomo, że to tylko takie gadanie, fakt medialny, żadnych rozporządzeń. No to fajnego prezesa mamy w tym łódzkim Związku Piłki Nożnej, naprawdę, pogratulować. Facet się dowiaduje pewnie teraz z mediów, że ustawa już jest, że można kibiców przyjmować. I tak jak powiedziałem, powinien być już na klęczkach u wojewody, dbać o to, żeby kibice UKS-u, Widzewa, IKS-u, Bełchatów i to chyba wszystko, bo mówimy o klubach grających na szczeblu centralnym, żeby mogli wchodzić na stadiony. Tymczasem pan Adam Kaźmierczak wczoraj wątpił, znaczy wczoraj to czytałem, więc może to było przedwczoraj, wątpił w to w ogóle, czy do tego dojdzie, że to tylko fakt medialny, a tu dwa dni mijają, pyk. Jest uchwała, można kibiców puszczać. Także no naprawdę, Łodzi można wielu oficjeli gratulować, tak w cudzysłowie, więc tym razem do tego grona, do tego panteonu sław łódzkiej administracji, czy futbolowej, czy administracji miejskiej można pogratulować teraz Adama Kaźmierczaka, prezesa. Dobra, lecimy dalej. Do odwołania prowadzenia, to jest cytat z rozporządzenia, z nowelizacji, ale też taki z wyciętymi fragmentami, tak żeby to po prostu miało ręce i nogi. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej ze sportem jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów czuje się jak ten, co czyta, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, tak? Aby na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna. O Jezu. Organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co czwarte miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Czytamy w rozporządzeniu, którego pełną treść znaleźć można tutaj. No i jeżeli ktoś jest ciekawy, to może sobie wejść tutaj właśnie na portalu Widzę w to My i przejść do pełnego brzmienia tego rozporządzenia Rady Ministrów. A więc dobre wieści dla kibiców, można wracać na stadiony i to już nie jest fakt medialny, jak mawiał to pożal ci Boże prezes Adam Kaźmierczak, tylko jest to fakt. Taka jest uchwała, taka jest nowelizacja przyjęta dziś rano, wpisana do dziennika ustaw, a więc ogłaszamy wszemi wobec, że ze strony rządowej, ze strony przepisów prawa polskiego nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, aby spotkanie Widzewa Łódź z Lechem 2 Poznań, zaplanowane na 21 czerwca w niedzielę, mogło to spotkanie obejrzeć dokładnie 4502 osoby chyba, tak mówię z pamięci, ale jeszcze się zatrzymam, jeszcze się gryzę w język, zaraz wam policzę. To jest dokładnie liczba 4502 osoby, ależ pamięć, no widzicie, 4000, nie, mogłem się pochwalić, że policzyłem w pamięci, ale nie, ja taki dobry w liczeniu w pamięci nie jestem, aczkolwiek pamiętałem, 4500 osób, już zaokrąglmy to, już nie bawmy się, będzie mogło obejrzeć to spotkanie. Mówiliśmy wczoraj, albo przedwczoraj o tym, jaki sposób widzowie planują obrać, aby wybrać tych szczęśliwców. Otóż nie będzie losowania, z tego co udało się ustalić portalowi widzew24.pl, ma dojść do opublikowania czy wydania kibicom specjalnej platformy, w której będą mogli posiadacze karnetów bukować sobie miejsca na wybrane przez siebie spotkanie, jedno spotkanie, ponieważ cztery mecze nam zostały, no to jeżeli na każdy może być po 25%, no to tu akurat matematyka jest naszym sprzymierzeńcem, każdy posiadacz karnetu będzie miał możliwość obejrzenia jednego meczu i w ten sposób każdy z tych wszystkich 16 tysięcy z hakiem posiadaczy karnetów, 16400 chyba, 401, każdy z nich będzie mógł jedno spotkanie obejrzeć i wtedy wszyscy zostaną zadowoleni. Oczywiście może być przypadek, że ktoś w obawie o koronawirusa, bo wciąż się obawia tego, nie będzie chciał uczestniczyć w takim spotkaniu, żadnym spotkaniu, chociaż posiada karnet. Mogą to być osoby starsze w podeszłym wieku, które są w tej tak zwanej grupie ryzyka i tutaj też nie ma co się śmiać czy dziwić, a więc wtedy się zwolni dodatkowe miejsce pewnie dla
A dla kolejnego Garnetowicza, gdyby taka sytuacja miała miejsce w szerszej skali w tych pierwszych trzech spotkaniach, no to w tym czwartym dodatkowo tam powiedzmy kilkadziesiąt, może ze 100 miejsc się dodatkowych pojawi, gdyby ci Garnetowicze rezygnowali sukcesywnie z udziału w spotkaniach. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Ja raczej myślę, że będzie to w drugą stronę to pójdzie i będzie zatrzęsienie chętnych i naprawdę będą musiały być stabilne łącza serwerów klubowych. Tomek Sadowski będzie musiał tutaj mocno się postarać, żeby to zainteresowanie wytrzymać. No i ciekaw jestem, jakie będzie się to rozkładało, to zainteresowanie kibiców na poszczególne mecze. Oczywiście na razie cały czas zostajemy w lekkim jeszcze zawieszeniu. Nie wiem, nie czytałem tej uchwały. Być może w artykule jest odpowiedź. Zaraz sobie otworzymy raz jeszcze i przeczytamy. Czy jest odpowiedź na to, czy to rzeczywiście wojewodowie będą tym organem, który ostatecznie da zielone światło konkretnemu klubowi na organizację spotkania z udziałem 25%, maksymalnie 25% kibiców. Zaraz przeczytamy. Wspomniany dokument reguluje również inne aspekty przebywania fanów na stadionach. Po pierwsze, podczas poruszania się po obiekcie kibic będzie musiał realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. No ciekawe, jak będzie to egzekwowane. Ale to chyba to jest napisane, że podczas poruszania się po obiekcie. Czyli rozumiem, jak już się nie poruszamy, czyli jesteśmy w miejscu, a więc zasiadamy na trybunie, to już nie musimy. I bardzo dobrze. Po drugie, w przypadku stadionów bez wyznaczonych miejsc, kibic będzie również zobowiązany do zachowania co najmniej 2 metrów odległości od innego widza. Po trzecie, kluby będą mogły prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie drogą internetową, no tak, żeby nie było kontaktu. Natomiast teraz wyobrażam sobie sytuację, że jest rodzina, albo jest 4 kumpli z jakiegoś fan klubu dalszego. Na przykład wczoraj do nas dzwonił słuchacz. A propos, jeżeli macie ochotę, 42 233 80 19, 42 233 80 19, linia telefoniczna jest otwarta, możecie dzwonić do naszej redakcji, do studia. I ze mną porozmawiać, pisać również możecie na Twitterze, na Facebooku, pod profilem radia, radiowidzew.pl albo pod hashtagiem Trybuna Prasowa. Wracam do tej informacji. Wczoraj dzwonił do nas słuchacz, konkretnej lokalizacji nie podał, względy bezpieczeństwa być może. Powiedział, że nazywa się Ferdynand. Też coś tutaj wydaje mi się, że raczej to imię zostało zmienione dla wiadomości redakcji, jak to się nieraz pisze w gazetach. Ale przyznał, że jest z miejscowości pomiędzy Piotrkowem a Częstochową i no z tamtych rejonów przyjeżdża do Łodzi, najczęściej jednym samochodem przyjeżdżają chłopaki. Tak to najczęściej u nich wygląda, 4-5 osób, czasem więcej, ale na najczęściej właśnie czwórkę czy piątkę przyjeżdżają, więc no wyobrażam sobie, że chcieliby się wybrać na mecz X, powiedzmy na mecz z Lechem Poznań przykładowo, no więc każdy z nich się zgłasza, każdemu się udaje, no ale oni mają zapewne miejsca na karnetach obok siebie, bo jeżeli są kumplami i kupowali karnety latem, no to na pewno kupowali je obok siebie, żeby siedzieć razem na trybunie. No a w tym wypadku, gdyby udało im się tej czwórce, będąc obok siebie na trybunie, takie posiadające takie miejsca na karnecie, te bilety sobie zabukować, no to przypuszczam, że w związku z tym no oni musieliby i tak się rozsiąść, czyli pewnie klub wyznaczy pewnego rodzaju, no to wiecie, to wystarczy wziąć po prostu kartkę papieru, trochę kleju, czy kartkę taką samoprzylepną, tylko też uważać, żeby to nie zostało na stałe na krzesełku, albo w jakiś sposób inny oznaczyć po prostu te krzesełka, na których kibice mogą zasiadać, które jest najbliższe twojego miejsca po prostu, tak, żeby były różnica jednego rzędu i co czwarte krzesełko jakoś to po prostu sposób oznaczyć, żeby kibic wchodzący na trybuny wiedział, że to jest jego miejsce, żeby się nie tylko skupiali obok siebie. Tak przynajmniej według litery prawa, bo jak to będzie wyglądało na trybunie konkretnie, to tego nie wiemy. Wiemy, że kibic jest człowiekiem niepokornym, który nie lubi się stosować do różnego rodzaju zasad. No i kto wie, jak to będzie w praktyce wyglądało. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Podpowiada mi Kamil, autor artykułu, że nie ma nic w tym rozporządzeniu informacji o wojewodach. No i teraz pytanie, czy to jest dobry, czy to jest zły zwiastun. Jeżeli nie ma nic o wojewodach, no to na logikę oznaczałoby to, że po prostu kluby mogą wpuszczać już. Oczywiście pewnie przyjdą jakieś wytyczne, pewnie cały regulamin wpuszczania tych kibiców kluby otrzymają, tak żeby się do tego już stricte technicznie przygotować, no ale skoro nie ma informacji, no to być może to nie jest potrzebne. No ale też z drugiej strony, skoro nie ma informacji, że nie są, chociaż też no, w nowelizacji ustawy czy w uchwale jakieś nie będzie, raczej nie będzie zawarte coś
co będzie informować o tym, czego nie trzeba robić, a nie odwrotnie, więc być może ci wojewodowie faktycznie będą musieli decydować. Oby nie, no bo to ułatwi cały proces, to znaczy, jeżeli nie, no to sami się przygotowujemy, dostajemy wytyczne z PZPN-u, ustalamy odpowiednie normy na stadionie, przygotowujemy obiekt do przyjęcia kibiców w liczbie 25%, mamy platformę internetową, która nam to ułatwi i już, i tyle. I na meczu z Lechem Poznań 4,5 tysiąca kibiców plus tam około 500, czyli 5 tysięcy mniej więcej będzie się znajdowało, chociaż nie, przepraszam, źle powiedziałem, około 4100 karnetowiczów, jeżeli wszyscy skorzystają z tego prawa, plus około 500, może 450, czyli tak około 4,5 tysiąca włącznie z piłkarzami, plus piłkarze, trenerzy i tak dalej, to będzie się spełniało, czyli przypuszczam, że wtedy już piłkarze rezerwowi wrócą na ławki rezerwowych, a na trybunę, chyba że na trybunie A zostaną kibice tak usadowieni, że zmieszczą się tam też piłkarze na tej trybunie. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy dzisiaj 12 czerwca, więc równe 7 dni, równy tydzień pozostał do wejścia w życie tych przepisów. Będziemy więc dzięki temu widzieć, jak to wygląda na innych stadionach w piątek i w sobotę. No a w niedzielę 21 czerwca sami się przekonamy, jak to zostało wcielone w życie w Widzewie, bo wtedy łodzianie będą mierzyli się właśnie z rezerwami Lecha Poznań. Uchwały, jak mówię, nie czytałem, jak znam życie, to jest tam też, albo nie ma tam żadnej informacji o możliwości uczestniczenia w tych spotkaniach grupy kibiców gości, no bo wiemy, że oni musieliby być wszyscy zgromadzeni na sektor gości, jak sama nazwa wskazuje, no a tam już nie ma możliwości, żeby zrobić cztery rzędy, no chociaż te drużyny akurat, które na Widzew będą przyjeżdżały w tej rundzie, czyli no może Stalowa Wola, to już trochę przesadziłem, Elana to, no nie, to bije się w piersi, o, z Nicz Pruszków dwa spotkania, z Nicz Pruszków, no i to najbliższe z Lechem 2 Poznań, tutaj spokojnie kibiców gości, jeśli byliby chętni, można usadzić w tak zwanej klatce i dać im rząd odstępu i cztery krzesełka wokół siebie, bo i tak by nigdy nie tego nie zapełnił inaczej, natomiast jeżeli chodzi o kibiców Elany oczywiście, czy kibiców, myślę też Stali, Stalowa Wola, oni by się pojawiły w takiej liczbie, że byłoby niemożliwe zastosowanie tych obostrzeń. Chociaż oczywiście tak sobie mówię to pół żartem, pół sery, bo wiadomo, że nie będzie ich i koniec. Tutaj nie ma możliwości, żeby kibice gości jeździli, więc niestety odbije się także to na Widzewie, więc mecz... Zaglądam sobie teraz do... 27 wyjazd do Polkowic, jeśli dobrze pamiętam, bo miałem zajrzeć, ale mówię z głowy, a zaraz sobie to potwierdzę, ale wydaje mi się, że Polkowice nas czekają 27 czerwca i wtedy no, to spotkanie też odbędzie się bez kibiców gości, czyli w tym wypadku bez kibiców Widzewa, zaraz wam to potwierdzę, tak, Górnik Polkowice 28, przepraszam, bo mecz w niedzielę transmitowany w telewizji, więc tam też bez kibiców Widzewa, to zadziała też w drugą stronę. No ale dobrze, że ta uchwała jest, będą pewnie dziennikarze jakoś drążyć wkrótce, kontaktować się z kimś z Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda właśnie pod kątem wojewodów. Czy jest konieczność ubiegania się dodatkowo jeszcze u wojewody o zgodę na zielone światło do organizacji takiego meczu, czy też skoro uchwała tego nie przewiduje, no to po prostu można to organizować samemu, byleby spełniać wytyczne PZPN. Pewnie będzie delegat specjalny na tym spotkaniu, który będzie weryfikował, czy dany klub podszedł rzetelnie do tych nakazów, zakazów, obostrzeń i czy to wszystko zostało wprowadzone w życie w należyty sposób. Na Widzewie największa frekwencja będzie tak czy siak w drugiej lidze, bo wiemy, że wszyscy to wykupią, te 4,5 tysiąca miejsc będą, może nie wykupią, bo siadacze karnetów już wykupili te miejsca, natomiast na pewno będą one zajęte. Żaden inny stadion nie będzie w stanie, nawet jak podzielimy go na 4, przebić tej frekwencji, więc Widzew będzie pod względem ilości kibiców na trybunach od 21 czerwca numerem 1 znów w drugiej lidze, więc nawet myślę, że nawet gdyby 90% klubów tej lidze miało możliwość wpuszczenia wszystkich chętnych na stadion, jak tylko pojemność pozwala, 100%, to i tak Widzewa, to i tak by nikt się do tych 4,5 tysięcy nie zbliżył. No może Stal Rzeszów, może Resowia, może GKS Katowice, ale to tam też nie wyglądało to zbyt rewelacyjnie do tej pory. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tę wiadomość. Będziemy drążyć temat, będziemy mu się przyglądać. Być może w jutrzejszej trybunie
prasowej pojawi się informacja, która uzupełni to, co wiemy dziś, czyli chodzi mi tutaj o kwestię wojewodów. Czy oni są rzeczywiście tutaj niezbędnym organem, który musi wydać zgodę, czy skoro nie ma informacji o tym, to nie trzeba. I jest jeszcze prościej pominięcie jednego urzędu, wszystko jest wtedy jasne. Przygotowujemy się, uruchamiamy system, no i chętni kibice mogą sobie bukować miejsca na jeden z czterech spotkań. Proponował Mariusz Mroczek, z którym rozmawiałem, żeby może zrobić to trybuna po trybunie, aby system nie był tak obciążony, i w sumie to nie głupi pomysł. Najpierw posiadacze karnetów na trybunę, powiedzmy A, czy tam na... żeby alfabetycznie po prostu, chociaż to jest akurat... Nie wiem, jak to z punktu logistycznego by wyglądało, ale no nieważne. Dla przykładu możemy powiedzieć, że trybuna A otwieramy o 19.10 jednego dnia zapisy, no i wszyscy posiadacze karnetów z tej trybuny wchodzą na system i klikają sobie ten mecz, na którym chcą się pojawić. Jak 25% miejsca na dane spotkanie zostanie już zaklepanych, no to wiadomo, że na to spotkanie już się nikt nie załapie, dodatkowo trzeba wybierać z trzech pozostałych. Aż tak wszyscy karnetowicze wykupią wszystkie 25% miejsc na każde, na trybunie A, na każde z czterech spotkań i przechodzimy, pewnie to będzie trwało kilka minut, jak znam życie, i przechodzimy na przykład za pół godziny albo kolejnego dnia być może do trybuny B, C, D i tak w kolejności. Myślę, że jeżeli chodzi o trybuny C, D, to będzie trwało, mówię, kilka minut i będą wszystkie cztery mecze zajęte. Więc tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Przechodzimy dalej. Widzę w Legionowie. Łodzianie zagrają dwoma napastnikami. Pyta pan P. Pan P, czyli nasz ulubieniec, który wczoraj otrzymał statuetkę Kuczmery za najbardziej idiotyczny wpis, najbardziej głupi, śmieszny, żenujący artykuł. No i tym razem pan P kontratakuje. Czy w tym spotkaniu trener zagra dwoma napastnikami? Rozważam każdy wariant ustawienia. Widzimy zawodników na treningu i wiemy, w jakie są dyspozycje. Wiemy, że dobierzemy na to spotkanie odpowiednią strategię, która okaże się skuteczna. Po analizie ostatniego meczu widzimy, że jeżeli wykonujemy schematy, które trenujemy na co dzień, to tworzymy sytuację. Trzeba jednak patrzeć na spotkanie z szerszej perspektywy. Jeśli chcemy wygrywać, tak jak miało to miejsce przed pandemią, musimy przez 90 minut posiadać zdecydowanie więcej dobrych momentów. No to są wypowiedzi, które szkoleniowiec udzielał na briefingu. Zostało to tak przedstawione, jakby to był jakiś wywiad, więc pan P chyba tego pucharu nie chce za bardzo oddać. No dobrze, ale na slajdach... Aha, przepraszam, nie ma na slajdach, bo tutaj mamy artykuł. Czy zagra dwoma napastnikami? Oczywiście odpowiedzi w tym artykule nie ma. No gdyby były, to byłbym bardzo, bardzo zdziwiony. Ale gdzieś widziałem w którymś portalu, myślałem, że to jest po prostu zdublowane między... Chyba Dziennik Łódzki. Myślałem, że jest to zdublowane między Ekspresem a Dziennikiem artykuł. Ale zaraz jeszcze wam odpalę artykuł z Dziennika Łódzkiego, tam z tego, co kojarzę, będzie na slajdach pokazana propozycja Dziennika, jak oni powinni... O, jest, to jest artykuł również wczorajszy z godziny 12.09. Widzę w Legionowie, w takim składzie zagra widzę. Nie ma tu znaku zapytania. Tu jest stwierdzenie jasne, taki będzie skład i koniec, kropka. Pan Dariusz Kuczmera, no więc czy nasz obrońca tytułu trzyma dzisiaj statuetkę? Zobaczymy pewnie dopiero jutro, jak poznamy skład, ale spójrzmy, jakie propozycje ma, żebyście wy nie musieli klikać i nabijać im 15 wejść, to ja to zrobię za was, poświęcę się, jak to się poświęca Jarosław Bińczyk. Słuchając naszego radia, Wojciech Radwański w bramce. Uwaga, na początek Wojciech Radwański, nie wiem, czy znacie takiego bramkarza, ja coś kojarzę, jest taki chyba, na zdjęciu jest Wojciech Pawłowski, ale to rozumiem, pomyłka dziennikarzy, złe zdjęcie wstawili, zamiast wstawić zdjęcie Wojciecha Radwańskiego, wstawili zdjęcie Wojciecha Pawłowskiego, no imię to samo, to im się pomyliło, więc trzeba to zdjęcie poprawić, bo tak Wojciech Radwański na pewno nie wygląda. Następnie mamy na prawej obronie Łukasza Kosakiewicza, tym razem dobre zdjęcie dobrane, to jest faktycznie Łukasz Kosakiewicz, numer 23, zagrożony żółtą kartką, oby wrócił do dawnej formy i zaskakiwał dośrodkowaniami. Pisze, chyba Dariusz Kuczmera, pierwszy ze stoperów, Hubert Wołąkiewicz, stoper na 100%. I koniec opisu. Okej, czy stoper na 100% zagra w tym meczu, czy stoper 100% może swoich możliwości, na 100% oczekiwań, ciężko stwierdzić. Nie wiemy, co ma na myśli pan Kuczmera. Daniel Tanżyna, najbardziej waleczny z widzowiaków. No to może niech na boks się zapisze, jak jest najbardziej waleczny. Albo MMA sekcję trzeba otworzyć. Ja bym chciał jednak, żeby piłkarze grali w piłkę, a waleczność, żeby była dodatkowym elementem wyjściowym, ale żeby dokładali jeszcze piłkę. Natomiast sama waleczność bez umiejętności gry w piłkę niewiele da, chociaż absolutnie nie chcę, żebyście tutaj odbierali moje słowa tak, że ja odbieram umiejętności Danielowi, co to nie. Lewa obrona, kogoś tutaj zobaczymy, czyżby Filipa Bechta? Nie, Cornela Cordasa, oby nie popełnił błędów w obronie, jak i ataku. A, no fajnie, no to tak.
idźcie w pokoju Chrystusa. No takie banały po prostu, no totalne, nie? Oby nie popełnił błędów w obronie i w ataku, fajnie. Fajnie, natomiast zaczynamy linię pomocników. Konrad Gutowski, oby skrzydłowy grał skutecznie, kropka. Znaczy nawet nie ma kropki, po prostu zwróć do artykułu. Więc bardzo, bardzo wysiłek wielki dziennikarski wykonał Dariusz Kuczmera, wstawił 11 zdjęć i dosłownie po pół zdania o każdym napisał. Konrad Gutowski, oby skrzydłowy grał skutecznie. I następny zawodnik to tym razem Adam Radwański, to chyba brat Wojciecha Radwańskiego, mam wrażenie. Niech wreszcie z niekonwencjonalnym podaniem otworzy drogę do bramki rywali. Raz tylko? No bo o jednym podaniu jest mowa, no to trudno. Może będzie tylko jedno. Oby było faktycznie niekonwencjonalne i oby faktycznie ktoś to wykorzystał. Następnie mamy Mateusza Możdżenia, 100% reżyser gry Widzewa. No to mocniejszy niż Spiritus, bo Spiritus 98%, a Możdżeń 100%, tak jak Wołąkiewicz. Następnie Marcel Gąsior, proszę Państwa, zatrzyma i zachowa miejsce w składzie. To jest informacja dnia od Dariusza Kuczmery. Defensywny pomocnik nie zagra jak w meczu ze Skrą. Strzał w poprzeczkę i w bramkę poprosimy. O Boże, jedyny. O Boże, jedyny. Niech zagra jak w meczu ze Skrą. Strzał w poprzeczkę i w bramkę poprosimy. No ja bym w poprzeczkę strzałów nie prosił. Po co mi strzał w poprzeczkę? Ludzie złoci, ci ludzie dobierą pieniądze naprawdę za to, co piszą. Naprawdę oni to robią zawodowo, za kasę. Strzał w poprzeczkę i w bramkę poprosimy. No ja nie proszę o strzał w poprzeczkę, ja poproszę w bramkę, a najlepiej po prostu poproszę o bramkę. Marcel, czy ktokolwiek inny. Niech strzeli gola, czy to będzie w poprzeczkę, czy to będzie Gąsior, czy nieważne, ważne, żeby piłka wpadła do siatki. Rafał Olsztyński, dobrze, że nie Łukasz. W ataku, a więc uwaga, Dariusz Kuczmera ogłasza 4-4-2 albo 4-4-1-1 Wolsztyński od początku, bo tutaj nie ma znaku zapytania, to jest jasna odpowiedź, takim składem zagra Widzew. Rafał Wolsztyński wzmocni, nie prawdopodobnie, albo mógłby wzmocnić, wzmocni linię ataku Widzewa, już w Rzeszowie był bliski strzelenia gola. Okej, więc trzymamy kciuki za Rafała od pierwszej minuty. No i Marcin Robak czuje presję, bo nie strzela ostatnio goli, w meczu z Jagiellonią trafi na pewno. Jezus Maria. To my gramy z Jagiellonią? Ludzie. To ja myślałem, że my gramy z Legionowią, ale my gramy z Jagą. Ale numer. To ja muszę sobie teraz wszystkie notatki, wszystko do kosza. Ja sobie porobiłem notatki na temat piłkarzy Legionowi, kto gdzie grał, jaki bilans bramkowy, kartkowy. Wszystko do wywalenia. Człowiek to jednak, to jednak doświadczenia nie kupisz. Ojej, no 90 minut trzeba będzie dzisiaj odpalić, wejść sobie na tę stronę i popatrzeć, kto tam w Jagiellonii teraz straszy. Nie ma już trenera Mamrota, ale jest jakiś chyba Bułgar, z tego co wiem, szkoleniowcem i to nawet były selekcjoner reprezentacji Bułgarii. No trochę, wybaczcie, trochę się mało ekstraklasą interesuje, więc... Ale nie wiedziałem, czy to zdegradowanie, jak zdegradowana Jagiellonia, jakiś puchar gramy? Chyba degradacja jakaś, może za korupcję, może nie wiem, za długi. No cóż, bywa i tak. No więc brakuje mi chyba jednego zawodnika jeszcze. Albo ja coś pomyliłem, przepraszam. Gutowski na skrzydle, Wolsztyński z Robakiem w ataku. Radwański chyba na skrzydle, albo Wolsztyński na skrzydle. No bo nie wiem, no bo jest Adam Radwański, jest Możdżeń, jest Gąsior, jest Gutowski i później Wolsztyński i Robak. Znaczy nie mamy skrzydłowego, czyli rozumiem na skrzydle zagra albo Radwański, albo Możdżeń. Albo zagra Wolsztyński na skrzydle może. Także uwaga, drodzy Państwo, raz jeszcze powtarzam, kto się spóźnił. Widzew zagra z Jagiellonią, tylko nie wiem, czy Białystok, czy Tuszyn. Bo może z Jagiellonią Tuszyn gramy, nie wiem. Gramy z Jagiellonią na pewno jutro. Widzew gra w następującym składzie. Pewne info, możecie notować. W bramce Wojciech Radwański, prawa obrona Kosakiewicz. W środku Wołąkiewicz z Tarzyną, który jest waleczny. Wołąkiewicz jest na 100%, a Tarzyna jest waleczny. Na lewej obronie Kornel Kordas, oby nie popełniał błędu w obronie i ataku. Na lewym skrzydle Konrad Gutowski, oby zagrał skuteczniej. Oby zagrał dobrze. W środku pomocy gra Adam Radwański, najpierw Marcel Gąsior, któremu życzymy strzału w poprzeczkę, no i może też do bramki. Następnie Adam Radwański, któremu życzymy, żeby zagrał chociaż jedno, czy żeby konkretnie jedno niekonwencjonalne podanie, żeby nim otworzył drogę do bramki rywali. Następnie życzymy Mateuszowi Możdżeniowi, który jest rozgrywającym, też na 100%. Nie wiemy, komu życzyć powodzenia na prawym skrzydle, bo nie znamy, kto będzie prawym skrzydłowy. Może Rafał Wolsztyński, no to życzymy mu, żeby bo on na pewno zagra, więc życzymy mu, żeby też strzelił gola. No i Marcin Roba, który Jagiellonii gola strzeli na pewno. Tak, tak możemy. No ja bym tutaj taki za całokształt twórczości teraz takiego złotego
złotą kuczmerkę przyznał panu Dariuszowi i po prostu umieścił go w Galerii Sław i więcej nie cytował, bo tak się nieraz robi. Jak ktoś dostanie tam 8 Oscara, to dają już go na własność, tak jak Mistrzostwo Świata się... Przecież nie, bo to potem znowu to mistrzostwo można zdobyć. No więc no, zróbmy tak, że po raz czwarty wygrywa to trofeum Dariusz Kuczmera, on dostaje na własność, no natomiast nie odbierajmy mu szans, niech w kolejnych dniach też, przepraszam, ma szansę. Też ma szansę się wykazać. No ale w ogóle Dziennik Łódzki, bardzo fajna gazetka, bardzo fajny portal. Najnowsze wiadomości pod spodem jeszcze mogę wam przekazać, jakie są. Możecie sobie wejść na dziennik, poczytać. Więc uwaga, Euro 2016. 4 lata temu przebiliśmy irlandzki mur. Więc wracamy historią, o 4 lata się cofamy. Następnie, pępkowe u Radosława Majdana. Iwan Masera, Ksowa, zdjęcia. No, brakuje kobiet, ale jak pępkowe, to pewnie tam się grubo działo. Kobiety pewnie tańczyły na stołach. Następny news, breaking news. Ważyła 127 kg. Jej przemiana zszokowała dietetyków. Na czczo jadła, no, 3. Więc tutaj jest pułapka, musicie kliknąć, żeby się dowiedzieć, na co jadła. Nie jest to chyba nikt związany z Widzewem, to jest reklama, tak jest napisane. Kolejny artykuł odkrywczy na portalu Dziennik Łódzki. Żyj szybko, buduj szybko, zamów i odbierz materiały w 72 godziny. I dom taki na rysunku z palmami. No chyba raczej nie w Polsce te palmy. Brakowało, żeby napisane było, że w 72 godziny możesz dom postawić. Ale takie rzeczy tylko w Polsacie, w program Budujemy Nowy Dom, czy jakoś tak. Następnie, Andrzej Szarmach skazany za przemoc domową. Musi też pójść na odwyk. Myślę, że każdy kibic jest zainteresowany życiem prywatnym ludzi. 30. kolejka Ekstraklasy. Kto nie zagra, kontuzje, pauzy. To fajne, bo to przed fantazją akurat. To się akurat przyda. Młodzieżowcy na boisku. 29. kolejka Ekstraklasy. Raport. 11. kolejki. Oto nowy mistrz Polski. 11. 29. kolejki Ekstraklasy. Pewnie tam będzie Legionowia. No bo skoro Jagiellonię przesunęli do drugiej ligi, no to pewnie zamienili ich miejscami. No Mazowiecki Związek, wiadomo tam. Układy, układziki. W Ekstraklasie już wszystko wiadomo, prawie, w nawiasie. Okay. Czyli Legia mistrzem i tak, Legia mistrzem, panowie, jak mówił Daniel Furman, no cóż, Damian Furman. Dominik Furman, Boże, teraz ja bym teraz Kuczmerę przyjął dla siebie. Dominik Furman, tak to mawiał. No trudno, no niech ta Legia ma, za chwilę oczywiście będzie, no zasłużyła sportowo, no trudno. Za chwilę będzie znowu awantura o to, które to mistrzostwo, czy 14, czy 15, Legia pewnie napisze, że 28, bo tak i już. Więc oni żyją w swoim warszawskim świecie. Także tyle, jeżeli chodzi o skład na mecz z Jagiellonią. Pamiętajcie, w bramce Wojciech Radwański. No i na 100% zagra Rafał Wolsztyński. No i na 100% mamy trzy rzeczy na 100%. Mamy Huberta Wołąkiewicza na 100%, mamy Mateusza Marzenia na 100%, chociaż nie wiem, co dalej się w tym stwierdzeniu kryje. No i na 100% też strzeli bramkę Robak Jagiellonii. Więc trzymamy pana Darka za słowo. I przechodzimy do kolejnego artykułu. Tym razem Bogusław Jóźwiak, nie no żartuję, oczywiście Bogdan Jóźwiak, portal widzewtomy.net. Będziemy chcieli przeciwstawić się liderowi. No to małe zaskoczenie. Spojrzę na Twittera, co tam ciekawego się dzieje. Nic za bardzo z tego, co widzę. Nie piszecie nic, to jadę dalej. Okej. Okay. Tam byście mogli napisać, tylko w którym spotkanie celujecie, to by mnie interesowało. Czy chcielibyście uderzać w mecz z Lechem, czy ze Zniczem, czy ze Stalówką, czy może z Elaną. To jest fajna, interesująca. A zróbmy sobie sondę. Dawno nie robiliśmy sondy, więc ja proponuję zrobić sobie teraz chwilę przerwy. Muzyki wam puszczać nie będę, będziecie po prostu słyszeli, jak gram na fortepianie swojej klawiatury. No nie uderzam jak Chopin może w klawisze, ale zrobimy sobie sondę, na które spotkanie będziesz polowała może, no bo nie dyskryminujmy naszych słuchaczek, na które spotkanie będziesz polowała. O, tak zrobimy, żeby nikogo tutaj nie dyskryminować i zrobimy sobie tak. Pierwszy wybór Lech, 2 Poznań, drugi wybór, co my tam mamy później, Elana Toruń, plusik, zrobimy sobie jeszcze Stalowa Wola. I wybór czwarty, opcjonalny, Znicz Pruszków. Okej. No bo Jagiellonii nie mogę wpisać, bo z Jagiellonią gramy jutro, a to jeszcze bez kibiców. Jeszcze sobie damy link do programu, żeby ludzie, którzy nagle odpalą Twittera, wiedzieli, o co tutaj w ogóle kaman, nie? Z tą sondą. Gdzie ten Twitter? Jest. Dobra, sonda odpalona, jutro wyniki. Idealnie jutro w połowie programu nam się pojawi, zakończy sonda, bo 24 godziny trwa, więc zobaczymy na
8,5 godziny przed meczem z Jagiellonią będziemy wiedzieli. Tylko ciągle nie wiem, czy to Jagiellonia Tuszyn, czy Jagiellonia Białystok, czy może są jakieś inne Jagiellonie jeszcze w Polsce. Możemy zrobić konkurs. Ile jest klubów o nazwie Jagiellonia w naszym kraju. Podpowiada Franek, asymetryczne 4-4-2 z trzema pomocnikami, bez prawego skrzydła i z dwójką w ataku. A więc w ten sposób. No widzisz, no i Dariusz Kuczmera rozkminiony, i Marcin Kaczmarek też. No więc skoro takie kombinacja, to zajęło Frankowi to moment, więc nic z tego nie będzie znowu. Znowu przegrają i wszyscy won. Oczywiście żartuję, żeby nie było. Wznowienie rozgrywek po przerwie wydawało się bardzo dobre w wykonaniu pańskiej drużyny. Mecz z Elaną mógł być kluczowy w walce o byt w drugiej lidze, jednak nie udało się wam wygrać. Morale drużyny ucierpiało? Pyta autor rozmowy Karpiu. O, no Karpiu, czyli nasz również redakcyjny kolega, który no, jest po prostu w każdym radio, nawet chyba w Radiu Luksemburg, który się spełnia w wielu redakcjach. Tym razem przeprowadził wywiad pisany z trenerem Jóźwiakiem. No i trener na portalu, jak powiedziałem, widzę w to my, trener Jagiellonii chyba, tu jakaś pomyłka, to muszę tutaj poprawić zaraz chłopaków z WTM, bo napisali Legionowia. Trener Jagiellonii odpowiada, trudno powiedzieć, przede wszystkim chcieliśmy zapunktować w trzecim meczu z rzędu. Jeśli nie jest się drużyną gorszą, a wręcz przeciwnie, w wielu fazach spotkania jest się zespołem lepszym, stwarza się więcej sytuacji, trafia się w poprzeczkę, o, no to byłby zadowolony Dariusz Kuczmera, słupek, aha, i się przegrywa, to odczuwa się złość. No więc faktycznie, ja nie wiedziałem, Marcin Guzewicz twierdził, że rzeczywiście Jagiellonia przegrała ten mecz przed tygodniem na własnym boisku z Pogonią Siedlce. Dobrze mówię? 1-2? Z kim przegrała? Z Elaną Toruń, przepraszam, z Elaną Toruń. Przegrała Jagiellonia. No więc z tego, co mówi Bogusław, Bogdan już mi się to udziela, Bogdan Jóźwiak, jego zespół trafił w poprzeczkę, w słupek, w wielu fazach spotkania był lepszy, a przegrał. A więc to też pokazuje, że ta Jagiellonia nie jest wcale takim chłopcem do bicia. Lecimy dalej. Aha, morale jednak nie spadło. Jesteśmy realistami, wiemy, jaka jest nasza sytuacja w tabeli, frustracja nam teraz za bardzo nie pomoże. No ja się zgadzam z tymi słowami trenera, myślę, że zespół jest w takiej teraz sytuacji, że 14 punktów do utrzymania w 10 spotkaniach, czyli trzeba 1,4 punktu, najlepiej 1,5 punktu na mecz odrabiać i nie zdobywać, odrabiać, więc myślę, że jest naprawdę ciężka sytuacja i oni już tam są pogodzeni i grają na zasadzie na udo, jak to mówił Wojciech Łazarek, udo się albo się nie udo. Jak się nie udo, to tak wszyscy byli zimą pogodzeni ze spadkiem, a jak się udo, to może podwyżka. Gdybyście wygrali, mielibyście 11 punktów straty do bezpiecznego miejsca i 10 do meczów do końca. Wydaje się, że Elana wrzuciła waszą dobrze funkcjonującą maszynę w piach. Zobaczymy, czy wrzuciła w piach. Przed nami dwa trudne mecze z czołowymi drużynami, z Widzewem i GKS-em Katowice. No to ciężki terminarz Jagiellonia. Te spotkania nam wszystko pokażą. Jeszcze raz powtarzam jednak, że trzeba być realistami. Przyszło do nas kilku nowych zawodników. Gramy w każdym meczu o to, żeby wygrać oraz pokazać się z jak najlepszej strony. Nie tylko jako drużyna, ale też jako jednostki. Nawet jeśli sytuacja w tabeli jest w tym momencie bardzo zła i nie obronimy się jako zespół, to obronią się poszczególni piłkarze, którzy będą mogli zapewnić sobie możliwość pozostania na tym poziomie. No bardzo fajne podejście, przyznam się szczerze, trenera Jóźwiaka, bo to jest taka duża odpowiedzialność za piłkarzy. On zdaje sobie sprawę, że utrzymanie drużyny teraz w drugiej lidze to jest mission impossible, no ale wie o tym, że poszczególni zawodnicy mają szansę wybić się, zaprezentować ponad pewien przeciętny poziom i być może w ten sposób zapracować na kontrakt w jakimś drugoligowym zespole po tym, jak już Jagiellonia spadnie do trzeciej ligi. No a jeżeli te jednostki zafunkcjonują dobrze i to wszystko się na nowo jako ta maszyna, w którą piach został wrzucony teraz przez Elanę, dobrze zafunkcjonuje, no to może jakiś cud się stanie i Jagiellonia się utrzyma. Ale dopóki się nie odmienią te punktowe, ta punktowa skuteczność w tym zespole, no to ciężko o tym mówić. Natomiast na pewno nie wolno odbierać jakichkolwiek szans zespołowi Jóźwiaka przed meczem w Łodzi. Pytanie właśnie o to spotkanie, po tym jakie są nastroje w zespole, po tym jak Widzew zdobył tylko punkt na 6 możliwych. Po pierwsze, nie boimy się, mówi Jóźwiak. To jest tylko sport. Skra pokazała, że wszystko może się zdarzyć. Wychodzi 11 ludzi na boisko i nie ma znaczenia to, co jest dookoła.
otoczka czy nazwa klubu. Liczą się zawodnicy, ich charakter i determinacja w grze. Nieraz brak umiejętności można przykryć zaangażowaniem, a jeżeli się do tego doda jakość oraz pomysł na grę, to można wygrywać nawet z liderami. No właśnie, ja liczę, że to Widzew zaprezentuje, nie tylko pomysł na grę, bo to widać, nie tylko jakość, której nie widać na razie, ale może ona dojdzie, ale właśnie jeszcze to trzeba to przykryć zaangażowaniem i jeżeli Widzew wyjdzie zaangażowany, to jestem spokojny o wynik. Widzewowi trudno się gra w meczach przeciwko pańskim drużynom. To jest inny Widzew. Wcześniej prowadziłem zespoły przeciwko Łodzianom w trzeciej lidze, ale to były inne drużyny. Na tę chwilę Widzew dokonał transferów zawodników z poziomu ekstraklasy. Możdżeń, Ojama, Robak. To jeszcze niedawno byli piłkarze wiodący na najwyższym szczeblu. Nie ma co porównywać tamtego klubu do tego, z którym zmierzymy się teraz. Uważa trener Jagielloni. Pytanie jeszcze, nie będę całego wywiadu oczywiście czytał. Jak wygląda sytuacja kartkowa i zdrowotna w Legionowie, WTM-u. Na tę chwilę nie ma żadnych kontuzji zawodników z podstawowej dwudziestki. Nikt też nie pauzuje za kartki. Myślę więc, że wszyscy będą do mojej dyspozycji, chyba że coś się stanie w końcowym okresie mikrocyklu. Oby tak się jednak nie stało. Jaki macie cel na sobotę? Będziemy chcieli przeciwstawić się liderowi rozgrywek. Jeżeli uda nam się sprawić niespodziankę, to będziemy bardzo zadowoleni. Ja myślę, że bardzo zadowoleni będą piłkarze Jagiellonii, nawet jak zremisują w Łodzi, chociaż wszystko się może zdarzyć. To podobnie mówiliśmy przed meczem ze Skrą, więc trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Pozdrowienia dla pana Bogdana widzę w komentarzach. Rzeczywiście Bogdan, były piłkarz Widzewa. Nawet pan Mieczysław napisał komentarz. Bogdan, znamy się dobrze. Masz każdy mecz Widzewa w całości na YouTube i to jest twoja broni przewaga. Zależy, czy Widzew zagra swoje, czy wyjdzie mu mecz. Jeśli takich fajerwerków nie będzie, a twoi chłopcy nie popełnią znaczących błędów, to minimum punkt wywieziecie. Powodzenia i niech wygra lepszy. Szanse są pół na pół. No nie zgodzę się, panie Mieczysławie, że szanse są na pół na pół. Nie sądzę. Myślę, że szanse są 90-10, no ale 10% to też jakaś szansa, więc na pewno nie wolno mówić, że 100%. Na 100% to może być tylko Wołąkiewicz, Możdżeń i to, że Robak strzeli Jagiellonii, a nie tam zwycięstwa. Dobrze, pójdźmy dalej. Jeszcze tylko zerknę, czy na Twitterze Sonda nam już funkcjonuje. Franek pisze, Jagiellonia Tuszyn ma dzisiaj trening. Podjadę, wypytam, czy to nie z nami jutro grają. Właśnie, to zobacz od razu, jaki skład, jak ci się uda rozszyfrować. Podeślemy trenerowi Kaczmarkowi. Może będziemy coś na ten temat więcej wiedzieć. Ułatwimy zadanie szkoleniowcowi. Na razie oddanych tylko głosów. 4 głosy tylko oddane, no ale spokojnie. Na razie 0 głosów na Stalówkę. Ludzie się szykują na Lecha Poznań, na Elany Toruń, a najbardziej na Znicz Pruszków, a na Stalówkę 0 na razie. Ale to dopiero moment. O, już mamy 5 głos, już na Elany kolejny. No zobaczymy. Zobaczymy, jakie tam będą, jak się te głosy będą rozkładały. Na razie 40% na Elany Toruń i 40% na Znicz Pruszków. Czyli już wiemy, że to się nie zrealizuje. Wszyscy, którzy zaznaczyli te dwie opcje, nie wejdą na stadion, bo może wejść tylko 25% na dane spotkanie, a więc na razie na Lecha Poznań 20% chętnych i tam jeszcze 5% zostanie. Dobra, lecimy dalej z programem. Portal Widzew to my.net. Kandydaci do awansu solidarnie tracą punkty. Tylko 5 punktów w pierwszych 4 meczach rundy wiosennej zdobyli piłkarze Widzewa. Przerwę na chwilę, bo mamy kolejny artykuł z aplikacji Widzew24. Czekamy na pierwszą tegoroczną wygraną lidera w Łodzi, pisze Widzewiak. No właśnie, coś nam się ta twierdza zacięła. Skoro już zacząłem tutaj ten artykuł... Aha, jeszcze jest artykuł, przepraszam, pokażę byłemu Widzewiakowi miejsce w szyku, pyta Ekspres Ilustrowany. No więc coś tam się pojawia, ale kontynuujmy, a później wrócimy do Widzewiaka. Wynik, czyli te 4 punkty w 5, 5 punktów w 4 meczach, wynik jest dla wielu kibiców rozczarowaniem, ale podopiecznie Marcina Kaczmarka i tak spisali się w tym okresie najlepiej z całej czołówki drugiej ligi. Konkurenci w walce o awans zawodzą bowiem jeszcze bardziej. I tutaj pod uwagę bierze portal Widzew to nie tylko te dwie kolejki po pandemii, ale ogólnie całą rundę wiosenną, a więc włącznie z tymi dwoma spotkaniami rozgrywanymi na przełomie lutego i marca. Tak, dobrze powiedziałem, na przełomie lutego, marca i w marcu, bo pierwsza kolejka odbywała się koniec lutego, początek marca i 7-8 marca. No i więc wygląda z tego, nie będę czytał artykułu, ale przypomina portal, że Widzewiacy zainaugurowali wiosnę od
od rozczarowującego remisu z Olimpią Elbląg, potem z trudem wywalczone zwycięstwo, ale bardzo ważne w Łęczny 2-1, następnie porażka ze Skrą, to wiemy, i remis ze Stalą, a więc wygrana, dwa remisy i porażka, 1-2-1, taki bilans widzę, w jaką nie przystoi, średnia punktowa 5 punktów na 12 możliwych, gdzie ten kalkulator? Liczymy 5 na 12, to jest średnia punktowa 0,4 punktu na mecz, a więc słabo, tak? Słabiutko. Znaczy, przepraszam, tak? No dobrze mówię. 5, może inaczej zrób, nie, źle policzyłem. 5 na 4, 5 meczów na 4, w 4 meczach rozegranych, czyli 1,25 punktu na mecz. Teraz wychodzi poprawnie, 1,25. No gdyby widzę w taką średnią prezentował przez cały sezon, jak w tych 4 ostatnich spotkaniach, czyli tych rozgrywanych na wiosnę, no to miałby na koncie, wiecie ile punktów, razy 24 pomnożymy, 30. 30 punktów miałby, więc w tym momencie mógłby być w strefie spadkowej, mógłby się bronić przed spadkiem. No bo Pogoń Siedlce ma 1,25 punktów na mecz, zdobywa. Pomnożyłem to razy 24, więc Widzew byłby gdzieś w okolicach 14-15 miejsca, a nie być na pierwszym miejscu. Obecnie Widzew ma średnią punktową 2 na mecz, równiutkie 2. 24 rozegrane spotkania, 48 punktów. Gdyby trzymał ten całosezonowy dorobek, no to łatwo policzyć, 34 mecze razy 2, no to mamy 68 punktów do zdobycia. Przypomnę, w poprzednim sezonie 53 punkty wystarczyły chyba Radomiakowi do wygrania w lidze. Tak mnie coś się tutaj nasuwa, zaraz jeszcze sobie to zweryfikuję, czy czegoś nie pominę. 59 punktów byłoby potrzebne. Było potrzebne Radomiakowi przed rokiem, ażeby uzyskać awans i to było dość mało, szczerze powiedziawszy. No załóżmy, że te 65, no to jest gwarancja. No więc Widzew musiałby utrzymać po prostu, nawet nie musi te 2 punkty na mecz, może być taki 1,90. 1,90 punktu na mecz razy 34 kolejki, no to jest jakieś 60 z zaokrąglenie 5 punktów. Także 1,9, nawet może nam ta średnia spaść minimalnie, ale no już nie bardziej. I wtedy Widzew spokojnie powinien awansować, nawet jeśli nie z pierwszego miejsca, to z drugiego na pewno. Ale raczej z pierwszego. Na razie idziemy na 68 punktów, a więc o 9 więcej niż zwycięzca ligi z poprzedniego sezonu, więc jest dobrze na razie pod względem tabeli, jak patrzymy tylko w tabelę. Jak zasłonimy oczy na te ostatnie mecze Widzewa i spojrzymy tylko w tabelę, no to jest dobrze, ale to nie jest dane raz na zawsze i przy takiej formie no jest ryzyko, że nam to będzie uciekać. Cóż dalej w tym artykule? No przypomina autor, że o ile my się martwimy, że zdobywamy tylko 1,25 punktu na mecz w ostatnich 4 spotkaniach, no to jeszcze gorzej to wygląda u naszych rywali o awans. Drugi w tabeli GKS Katowice tych punktów zdobył 4, a więc dokładnie punkt na mecz zdobywa. Gdyby taką skuteczność prezentował przez cały sezon, miałby z 24 punktami 16 miejsce w tabeli GKS Katowice. Kolejny zespół z czołówki, czyli Górnik Łęczna, no tam to już jest w ogóle tragedia, bo 0 punktów. Czyli byłby ostatni w tabeli Górnik, a na Resowia kolejny zespół zdobył też 4 punkty, więc również miałby na koncie tych punktów 24, gdyby grali tak cały czas. Więc widać, jak wielka dysproporcja jest w tych ostatnich 4 meczach w stosunku do tego, co te drużyny ugrały wcześniej. Każda z tych 4 ekip ma po prostu duży problem. Natomiast Olimpia Elbląg w tych spotkaniach 4 zgromadziła 8 punktów, a więc łatwo policzyć 2 punkty na mecz, a więc gdyby przez cały sezon grała Olimpia tak jak w ostatnich 4 meczach, to ona byłaby liderem z 8 punktami w tabeli. No bo pokonałaby Widzew być może, chociaż 2 punkty na średnio na mecz, to może z Widzewem byłby remis, no to może byłoby ex aequo, może byłoby ex aequo Widzew i Olimpia Elbląg. Jeszcze spojrzymy na Skrę Częstochowa. Skra Częstochowa ma 9 punktów zdobytych w tych ostatnich 4 spotkaniach, no to już jest naprawdę fajny dorobek, zwłaszcza jak na drużynę broniącą się przed spadkiem. 2,25 punktu na mecz, no gdyby Skra grała cały czas z taką skutecznością punktową, no to już by mogła świętować pomału awans do pierwszej ligi, bo miałaby w tej chwili, na koniec sezonu zgromadziłaby 77 punktów, a w tym momencie miałaby tych punktów na tym etapie sezonu 54, a więc byłaby o 6 oczek przed Widzewem i
No na pewno byłaby już spokojna, jeżeli chodzi o utrzymanie. Więc to pokazuje dysproporcje. Oczywiście te punkty, które liczę, to są tylko takie ciekawostki, takie pół żarty, pół serio, bo wiemy, że tak to wygląda. Natomiast chodzi mi o to, że mimo wszystko jest ogromna dysproporcja pomiędzy wynikami osiąganymi przez konkretne zespoły teraz, a w całym sezonie. A wyjątkiem tutaj można powiedzieć jest Górnik Polkowice, który jest w tabeli ligowej w tym momencie co prawda 14, ale jest gdzieś w środku, bo tam jest ścisk, a w tabeli punktów za ostatnie 4 mecze jest 10. No i to tyle, no to nie ma jakichś większych takich jakichś większych podobieństw. No może jeszcze możemy tutaj podkreślić gry Wejherowo, który w tabeli za ostatnie 4 mecze jest trzeci od końca, w prawdziwej tabeli jest ostatni, a więc w strefie spadkowej jest tu i tu. I podobnie jest z Legionową, ale wiemy, że teraz ją zastąpiła Jagiellonia, więc to chodzi o inny zespół, więc pewnie wystrzeli teraz ta drużyna do góry i kto wie, 16, 21 punktów Jagiellonia ma teraz straty do 6 miejsca. No to jak tam się wezmą do roboty panowie z Białegostoku, no to jeszcze kto wie, może 10 kolejek, 30 punktów do zdobycia, jak zdobędą 25 na 30 możliwych, to jeszcze się może zakręcą w barażach. No więc szybko mogą wrócić do ekstraklasy, jak się postarają piłkarze Jagiellonii Białystok, chyba że mówimy o Jagiellonii Tuszyn, to trzeba pana Darka zapytać. No i kolejny artykuł, mało czasu, 10 minut, raport wypożyczonych. Tu krótko, bo wypożyczonych piłkarzy widzę w tym momencie ma, no de facto ma trzech, ale nie wiemy co z Marcelem Stefanikiem, on chyba też już wrócił z wypożyczenia z Bałtyku Gdynia, bo Bałtyk nie rozgrywa swoich spotkań w trzeciej lidze, więc tak na dobrą sprawę zostało nam do rozstrzygnięcia co tam się dzieje w drugiej lidze wśród tych naszych dwóch wypożyczonych. Pierwszym z nich Michael Ameyał, który... Aha, to jest podsumowanie za cały tydzień, a więc za kolejkę środową i weekendową. No więc Michael Ameyał, wypożyczony do Bytowi Bytów, zagrał 67 minut w spotkaniu przeciwko Zniczowi Pruszków. Obejrzał żółtą kartkę, no i to była czwarta jego żółta kartka w tym sezonie. Trzecia w trzecim występie w barwach Bytowi, a więc no widać, że walczy Michael, nic ponadto, bo ani bramki, ani chyba asysty, no nie wiem, asysty nie wiem, ale bramki na koncie na pewno nie ma. No i w związku z tym w kolejnym spotkaniu z Gryfem Wejherowo nie zagrał Michael Ameyał, był zawieszony. Natomiast Przemysław Banaszak, wypożyczony do Górnika Łęczna, 0 minut w pierwszym spotkaniu, 0 minut w drugim spotkaniu, czyli ani w Katowicach nie zagrał, ani przed własną publicznością ze Stalą Stalowa Wola, bowiem jest kontuzjowany. Nie udało nam się niestety ustalić, czy przyczyną jest kontuzja, czy po prostu słabsza dyspozycja zawodnika. Aha, to nie, to źle spojrzałem. Zobaczyłem słowo kontuzja i sobie dorobiłem resztę, więc nie wiadomo, co się dzieje z Przemkiem, czy to jest uraz, czy to jest dyspozycja, no ale patrząc na to, jak grają piłkarze z Łęczny, no to myślę, że dostałby szansę Banaszak, nie byłby gorszy od tych, którzy teraz tam występują. Przypomnę, Górnik Łęczna nie wygrał od 4 spotkań, na wiosnę nie wygrał wcale. Nie wygrał, punktu nie zdobył. Wszystkie 4 mecze wiosenne Górnik Łęczna przegrał, a teraz jedzie do Rzeszowa na mecz z Resowią, więc no naprawdę tam już strach w oczy zagląda pewnie działaczom. No ale może się przełamią akurat w takim momencie zaskakującym, bo czemu by nie? Życzymy oczywiście tam, żeby padł remis, bo to byłby najlepszy rezultat dla Widzewa. Wtedy w przypadku zwycięstwa z Legionowią, z Jagiellonią, Widzew odskoczyłby wtedy od miejsc 3-4 na 8 punktów. I to byłaby już naprawdę komfortowa sytuacja, bo w perspektywie meczy z Garbarnią, Lechem Poznań, Polkowicami, Elaną, a więc takimi zespołami, które są raczej w dole tabeli. Dopiero później będzie trudniej, już dopiero później będą wyjazdy do Siedlec, do Katowic, do Rzeszowa na Resowie, a więc później będzie trudniej, więc warto teraz te szanse wykorzystywać. No jak nie będzie remisu, no to na pewno odskoczy do tej przegranej drużyny, od tej przegranej drużyny, o ile oczywiście sam wygra. Kolejny artykuł, tym razem no niepokojący, otóż jest to artykuł na portalu tłuć.pl traktujący o sekcji koszykarek Widzewa. Widzew walczy o przetrwanie, czy łódzki klub wycofa się z rozgrywek, stawia pytanie
autor BJ, czyli obstawiam, że jest to Bartek Jankowski. Sytuacja koszykarskiego Widzewa jest, delikatnie mówiąc, nie do pozazdroszczenia. Klub boryka się z poważnymi problemami finansowymi, kłopoty są tak wielkie, że pod znakiem zapytania stoi start w rozgrywkach Energat Basket Ligi Kobiet w kolejnym sezonie. No i nie trudno się było tego niestety domyślać, bowiem już widzieliśmy po tym, że trener Szawarski opuścił klub, to już jest zwiastunem tego, że nie dzieje się w sekcji dobrze. Jak pisze tu Łódź, jak się dowiedzieliśmy, klub wciąż czeka na decyzję Urzędu Miasta Łodzi w sprawie dotacji dla klubów sportowych. Nie jest tajemnicą, że sport w magistracie w związku z epidemią koronawirusa zszedł na dalszy plan. Wcale nie zszedł, na stadionie UKS-u się buduje kolejne jakieś nowe zgłoszenia, jakieś wizualizacje, za chwilę podświetlenia. Wcale nie zszedł, znaczy zszedł wszędzie tam, tylko nie na UKS-ie. Istnieje więc ryzyko, że w miejskiej kasie zabraknie środków na to, by wesprzeć profesjonalny sport. No, trzeba wybudować 20-parotysięcznik dla kibiców, którzy przychodzą na mecze w kilka tysięcy, no to trudno, żeby nie zabrakło. Problematyczne są także kontrakty sponsorskie, no to już nie jest wina urzędu. Widzewie wciąż czekają na decyzję Lotto w sprawie dalszego angażowania się w koszykówkę w Łodzi. Aby wystartować w BLK, potrzeba uzbierać przynajmniej 400 tysięcy złotych. To w chwili obecnej wydaje się granicą nie do przeskoczenia. Brak jasnych deklaracji ze strony MMO oraz sponsorów spowodował, że Widzew stracił Wojciecha Szawarskiego. O tym już mówiliśmy. Zobaczymy, co będzie się dalej działo z tą sekcją. Oby udało się sponsora pozyskać. Na miasto nie ma co liczyć od dawna, chociaż naciskać oczywiście trzeba. No i należy znaleźć jakieś rozwiązanie, a inaczej no trudno. No nie udało się, będziemy grali na zapleczu Ekstraklasy. Nie masz miedzi, kto nie ma miedzi, ten na dupie siedzi, jest takie przysłowie, więc no trudno, takie są realia, chociaż oczywiście przykra sprawa i współczujemy wszystkim twórcom tej sekcji i dziewczynom i kibicom koszykówki. Przedostatni artykuł, widzewscy kolekcjonerzy trofeów, artykuł ze strony oficjalnej, wczorajszy, godzina 14.30. Widzewscy kolekcjonerzy trofeów, jest ich ogółem 73. O kogo chodzi? O piłkarzy Widzewa, którzy zanotowali czynny udział, czyli grę przynajmniej w jednym meczu rozgrywek krajowych, które zakończyły się triumfem drużyny RTS-u. No, gdybym nie wiedział, że to jest OFI, to pomyślałbym, że to pisał Bogusław Kukuś ten artykuł, bo on lubi takie statystyki, natomiast ja tak nie przepadam, to dla mnie jest taka sztuka dla sztuki, no więc generalnie w gronie podwójnych mistrzów Polski z lat 80. jest oczywiście grono legendarnych piłkarzy RTS-u, w tym m.in. Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Władysław Żmuda, Mirosław Pokiński, Zdzisław Rozborski, Krzysztof Surlit oraz Marek Pięta, świętej pamięci. To są ci, którzy zdobywali mistrzostwa w latach 80. No i później przypomnieni są jeszcze zawodnicy z lat 90. Marek Bajor, Daniel Bogusz, Marek Citko, Ryszard Czerwiec, Marek Koniarek, Tomasz Łapiński, Paweł Miążkiewicz, Tomasz Mochiński, Rafał Siadaczka, Mirosław Szymkowiak i Zbigniew Wyciszkiewicz. To jest 12 piłkarzy, którzy wywalczyło oba mistrzowskie tytuły w latach 90., a 11 z nich jeszcze wygrało Superpuchar Polski dodatkowo. Warto wspomnieć też o dwóch oryginalnych triumfatorach krajowych pucharów w barwach Widzewa. Pierwszy to Marek Podsiadło, piłkarz RTS-u w latach 85-90, który w łódzkiej drużynie zadebiutował występem w wyjściowym składzie w finale Pucharu Polski z GKS-em Katowice, więc zagrał tylko w jednym meczu finałowym i zdobył złoty medal. Jak widać, można piłkarską karierę w Widzewie zacząć od prestiżowego triumfu. A 11 lat później w Wodzisławiu Śląskim w meczu o Superpuchar Polski z Ruchem Chorzów, w ogóle w Wodzisławiu Śląskim grali Superpuchar, no to tak jakby zagrali na PTC Pawianice. Wystąpił Andrzej Jasko, do Widzewa trafił w 1995 roku z Olimpii Poznań w pakiecie z Grzegorzem Mielcarskim i Mirosławem Szymkowiakiem. Z tego, co mówił Mirosław Szymkowiak, to on był nam na doczepkę. Chcieli Mielcarskiego, a żeby karty były, że tak zdeponowane tercecie, no to musieli wziąć też Jaskota i Mielcarskiego. Jaskota wzięli chętnie, Mielcarskiego bardzo, a Szymkowiaka wzięli, bo wzięli i okazało się, że dwaj później Jaskot i Mielcarski szybko odeszli, a Mirosław Szymkowiak stał się legendą klubu w tych latach 90. No i na samiutki koniec jeszcze kilka wypowiedzi pana Jerzego Pabicha, człowiek orkiestra, człowiek niesamowicie żywy, żywiołowy, przed laty bokser Widzewa, związany całe życie z tą sekcją widzewską. W Widzewie spędziłem całą swoją młodość, mówił Jerzy Pabich w rozmowie z Arkiem Stolarkiem w klubowym radio. Gdy rozgrywano zawody drużynowe, ludzie chodzili na mecze, ponieważ drużyny walczyły między sobą. Gdy stało się to sportem indywidualnym, nie każdy miał swojego faworyta, więc nie miał komu kibicować. Przez to boks amatorski i zawodowy zdecydowanie stracił na znaczeniu. No właśnie, kiedyś drużynowo walczono. Były normalnie mecze rozgrywane, dwóch czy tam trzech bokserów z jednej z drugiej i parami dobierani i walczyli, zdobywali punkty.
No i oczywiście o słynnej kawiarni w klubie jeszcze mówił pan Jerzy. To pomieszczenie to było serce klubu, nie było ważne kto z jakiej sekcji pochodzi, przychodziło się tam, by spędzić miło czas, nawet z ludźmi z zewnątrz. Kawiarnia była zawsze pełna i każdy był przyjmowany z wielkim uśmiechem. Stadion Widzewa był mi bardzo bliski, ponieważ spędziłem tam całą swoją młodość. Obiekt ten był miejscem spotkań lokalnych społeczności. Młodzież lubiła to swoje pierwsze kroki w kierunku boksu czy piłki nożnej. Gdy ja zacząłem uczęszczać na treningi, trenerem był Stanisław Jaskuła. Spod jego ręki wyszli m.in. zawodnicy tacy jak Józef Reszpondek czy Wiesław Rutkowski. Opowiadał były zawodnik Widzewa. No i jeszcze o tej hali. Słówko na koniec. Hala ta była największą i najlepszą w Łodzi. Przyjeżdżali to koszykarze ŁKS-u, by pomóc trenować, dlatego nigdy nie stała pusta i zawsze się coś działo. By móc trenować, nie pomóc, przepraszam. No jak to? Koszykarze ŁKS-u przyjeżdżali na hale na historycznych terenach Widzewa? Przecież to jest skandal. To są historyczne tereny Widzewa. Jaki ŁKS? Zawody, które odbywały się na starej hali, były biletowane, jak i nie. Ciężko było z niej od razu zrezygnować i dlatego czekaliśmy, aż wybuduje się pałac sportowy. Dopiero wtedy część imprez została tam przenoszona. Boisko było zasłonięte przez halę, lecz wejścia były zawsze otwarte. Była możliwość wejścia i oglądania treningów, jak również potrenowania samemu w godzinach wolnych. Widzę rzut tym boiskiem i to było dla nas bardzo, bardzo ważne. No i piłkarz bardzo lubiany przez całą publikę Widzewa nazywał się Korejwo jeszcze. Chłopak, który szybki, bardzo szybki, który potrafił przegonić wszystkich obrońców. Zapamiętam również Nowickiego, który grał w piłkę od dziecka w klubie. Jeśli chodzi o legendy boksu, to zdecydowanie był to Czesław Wiśniewski. Wychowywał się bez rodziców, dlatego mówiono o nim dziecko Widzewa. Wiele ciekawych anegdot opowiada pan Jerzy Pabich, który kończy naszą dzisiejszą trybunę prasową. To by było na tyle, za chwilę powtórki wczorajszych programów. Najpierw co jest grane, a więc program z udziałem moim i Łukasza Karpiaka. Zapowiadamy 20, już piątą kolejkę drugiej ligi. O godzinie 12 powtórka wczorajszego podcastu Bartka Stańdo Prosto z Prostej. Niestety nie ma powtórki magazynu czy podcastu Głos Rozsądku, bo i wczoraj go nie było premiery. Niestety dopadły problemy techniczne Maćka Samuela i nie był w stanie nam tego programu przygotować. Następnie o 18 zaczynamy z powrotem nadawać aż do 23 non-stop, o 18 powtórka trybuny prasowej, o 19 zapowiedź meczu, to też błąd Legionowia, Legionowo trzeba tu zmienić na Jagiellonia, autorem Marcin Guzewicz i moja skromna osoba, o 20 Marcin Guzewicz z Wami zostaje, Wasz gość, gościem będzie, uwaga, Mariusz Rachubiński, pierwszy kapitan Widzewa po reaktywacji wychowanych tego klubu, obecnie trener młodzieży, natomiast o 21 rozmowy totalnie swobodne, będzie przedstawiciel widzewskiej emigracji, no i z tego co pisał mi Adam Sadowiak, będzie także przedstawicielka płci pięknej wreszcie w naszym radiu ponownie, dziennikarka Kanal Plus, pani Maja Strzelczyk, specjalizująca się w rozmowach z piłkarzami w języku hiszpańskim, bo doskonale włada językiem hiszpańskim. Może nagra nam jakąś taką zapowiedź do radia po hiszpańsku. Ciekawe, jakby to brzmiało Radio Widzew po hiszpańsku. Nie będę się tu silił na jakiś akcent, bo nie jestem fachowcem. Także zapraszam do słuchania naszego radia. Dzisiaj, jutro dzień meczowy, więc tym bardziej wszelka ramówka na stronie www.radiowidzew.pl, zakładka ramówka albo ukośnik ramówka i tam możecie sprawdzić, co szykujemy dla Was w kolejnych dniach. Na razie to już wszystko. Zapraszam na powtórki. Życzę miłego dnia. Słyszymy się jutro o 10.30 w kolejnej trybunie prasowej. Cześć. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.